Ta barbarzyńska wojna zaczęła się w sposób barbarzyński właśnie tutaj. Prosto na szpital. Pierwsze bomby padły na szpital. I ten szpital się palił. I kto mógł, to uciekał, a kto nie mógł, to na tym łóżku się spalił. Kobieta stała w tej futrynie, w koszuli, zakrwawiona, i ratunku, ratunku, krzyczała. Ale kto tam miał głowę o ratunku? Szliśmy dalej. Kiedy na Westerplatte normalnie żołnierz przeciwko żołnierzowi strzelał, to już dawno Wieluń był zbombardowany. Wszystko było niszczone. Przydrożne krzyże były ścinane, zamykane kościoły. To, co było dla nas świętością, świetnością, to niszczyli. I tam jeszcze w tym domu, gdzie myśmy mieszkali, Żydzi mieszkali też, proszę pana. A oni tępili Żydów, jak nie wiem. Pan wie, że na łóżku Żyda zabili. Ja to widziałam. Syn ojcu zakładał pętlę. Największym nieszczęściem nękającym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych.